Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Lenin powiedział, że kapitaliści sprzedadzą sznur komunistom, a komuniści powieszą kapitalistów na tym sznurze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ale dzisiaj kapitaliści amerykańscy zrobili coś jeszcze gorszego. Kapitaliści amerykańscy wzięli ten sznur, powiesili 75 milionów Amerykanów na nim, konserwatystów, republikanów, no i przeszli na stronę komunistów. Tak jest w zasadzie podsumowanie. Te Ameryka korporacyjna w zasadzie zrobiła potężny krok w kierunku lewactwa. No, w zasadzie zadeklarowała się stuprocentowo lewactwem. To jest ze zniewolonego, zastraszonego kapitalisty. Oni po prostu zrobili się wspólnikami komunistów. Te polityczne i legalne konsekwencje po prostu będą nieprawdopodobne. To będą jakieś bardzo, bardzo, bardzo głębokie zmiany. Wielki biznes w ciągu ostatnich 4-5 lat, oni nieustannie zapisywali się w kierunku lewactwa. To było takie wybudzanie się tych liberałów, tych lewaków, w nich wszystkich. No, część to było, chodziło o forsy. Szczególnie widać jak Nike, Nike, te buty wszystkie. Colin Kaepernick, no to taki murzyn, który został porzucony przez swoich rodziców, został zaadoptowany przez białych, miał wielkie afro, no i on ciągle klękał w ramach protestu. No to Nike wzięło go do reklam jako czarne życie znaczy, jako antyrasizm i tak dalej, i tak dalej. Lacoste z krokodyla, ten znaczek krokodyla, no to zmienili na stworzenie, które już jest na wyginięciu, tak? Także to jest śmieszne, ale i tragiczne, można powiedzieć, tak? Część kompanii to w ogóle bez kręgosłupa moralnego ugina się po prostu do tych bandyckich, lewackich tłumów, które je tam szarpią. No ale na przykład Goldman Sachs, tak, dostał miliardy pieniędzy od podatnika amerykańskiego w ramach wykupu, no to oni przestali finansować wszystkie kompanie, które używają ropy, węgla i gazu. To jest makabra. Część robiła to strategicznie, jak Twitter czy Facebook. Oni ciągle się bronili przed tym, żeby były jakieś tam regulacje, które w zasadzie, no oni to już od 2-3 lat kontrolowali to wszystko. Kongres chciał ich uregulować, no oni po prostu się rozbestwili. Ale w zeszłym tygodniu to, co się stało, czyli napad tych paruset ludzi na Capitol, na kongres, można powiedzieć. No i to, że demokraci uzyskali większość w Senacie przez Georgię, przez głosowanie, można powiedzieć, kopertowe, no to rozbestwiło te wszystkie kolosy biznesowe, można powiedzieć, ustawiają się w pozycji sędziego na mowy polityczne, na wolność słowa, na jakąkolwiek aktywność polityczną, przez to, że oni wyłączają serwis, wyłączają usługi, do których mieli być zobowiązani, i oni wysyłają w zasadzie na Syberię aktywistów konserwatywnych, wysyłają na Syberię kompanie, wysyłają na Syberię wszelakie grupy i likwidują. To jest skazanie na zniknięcie. To jest po prostu dzisiejsza 2020, jest to 1984 rok. Także normalny człowiek to się zastanowi, gdzie jest konstytucja, gdzie jest ten antitrust, te wszystkie zmowy korporacyjne. No i to jest dużo dalej poza tymi wielkimi
kompaniami technicznymi Donalda Trumpa czy Parlera. Twitter, Facebook, Apple, Google czy Amazon. Oni weszli po prostu w bójkę, oni weszli w walkę, oni weszli w burdę tego wszystkiego, no a używają dziwacznych argumentów. Oni mówią, że te wyklęcie Trumpa czy zablokowanie Parlera, czy zakaz jako taki, no to jest dlatego potrzebny, że prowadzi to do przemocy. Te wszystkie media socjalne po prostu rozwalają ruch konserwatywny. Ruch konserwatywny po prostu został do odstrzelenia. To jest jednopartyjny system polityki amerykańskiej, tak jak oni to widzą. No i to jest teraz pytanie wolności słowa, tak? Gdzie jest wolność słowa? Kiedy część ludzi zaczyna mówić, że trzeba wystrzelać w drugą stronę, że trzeba je zlikwidować, że trzeba obciąć im informacje, wodę, prąd, telefon i tak dalej, tylko dlatego, że są po drugiej stronie, no to jest dyktatura, to jest komunistyczna. Ludziom część w zeszłym tygodniu, w większości normalnych, no to po prostu stanęły włosy na plecach, no bo to naświetla to wszystko nadzwyczajną władzę, nadzwyczajną siłę tych korporacji, ta władza, którą to ma, że oni są w stanie zamknąć osoby polityczne, oni są zamknąć partie, oni są i to zamknąć kompletnie. Snapchat, czy Twitch, czy YouTube zablokował wszystkie konta Trumpa. To jest makabra. Monitor kompanii politycznych zablokował mu wszystkie serwery e-mailowe. Tak samo Stripe. Stripe to jest największy firma, która przeprowadza transakcje finansowe, zablokowała mu kompletnie kontrybucje od ludzi. Także on nie ma dostępu do forsy. Shopify wyrzuciło jego sklepik internetowy kompletnie. Wszystkie te potężne kompanie zniszczyły wolność słowa, tak? Zniszczyły przeciwnika, zniszczyły opozycję, zero opozycji, jest po prostu totalny kontrola, totalny komitet centralny. Te środki przekazu złączyły również swoje decyzje z innymi kampaniami politycznymi, także, że dużo dużych kompanii przestało wspomagać finansowo partie republikańskie, czy wszystkich tych ludzi, którzy mieli jakieś zastrzeżenia co do wyborów. No kompanie nie mają żadnego obowiązku dawać czy nie dawać pieniędzy, ale jednak wyrzucanie z tych platform, szczególnie Trumpa, no to jest coś nowego i coś wrednego i to jest w zasadzie perfidnego. Prasa i środki przekazu powinny być wolne. Po to jest prasa, żeby to była ta czwarta władza, która pilnuje wolności w Ameryce. No i to się skończyło. To, co na dzień dzisiejszy polityka, no to jest w sieci. To już jest, nie da rady inaczej zrobić tych kampanii politycznych, przepraszam, czy mów wszelakich politycznych. No i to podkreśla, to uświadamia siłę korporacji amerykańskiej, co oni mogą zrobić konserwatystom, to co oni mogą zrobić republikanom, to co oni mogą zrobić niekomunistom. To jest, no ale to dzisiaj jest Trump, Ale korporacje mówią, że to było ważne, i że to musi być zrobione. No ale kiedy to się zacznie coś takiego, że ludziom wyłączą wodę, bo ktoś ma prawicowe poglądy, albo wyłączą mu prąd, bo jest konserwatystą, albo wyrzucą go, zabiorą mu numer telefoniczny. No to jest ta pochyła, to jest ta równia pochyła, którą zawsze
zawsze ta przysłowiowa równia pochyła, którą normalni ludzie widzą, a komuniści mówią, że to nic się nie stanie. Kiedy to będzie, że poblokują e-maile? Kiedy Apple zacznie pilnować tego, co na iMessages ludzie piszą? No wiadomo, co to jest. Wszyscy ci szefowie tych korporacji mówią, o, prywatne kompanie mogą zrobić, co chcą. No ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Prywatne kompanie, linia telefoniczna, jeżeli ktoś kupuje i płaci, to linia telefoniczna nie ma czegoś takiego, że Jaruzelski mówi do telefonu, rozmowa kontrolowana. To jest stan wojenny. To jest komunizm, to jest socjalizm. Rozmowa kontrolowana to jest 13 grudnia. To jest socjalizm. Także jeżeli jesteście tymi, którzy głosowali na Bidena, to macie teraz rozmowę kontrolowana. To jest rozmowa kontrolowana. W Polsce przeżyliście to, a głosowaliście na Bidena. To jest to, co zrobiliście. Tydzień temu ludzie różnie do tego podchodzili, no ale na dzień dzisiejszy, przy tym kompletnej kontroli demokratów, no bo oni teraz będą kontrolować Senat, mają większość, Izbę Reprezentantów mają większość, no i mają komunistę Bidena, nie wiadomo na jak długo, może na 2-3 miesiące, kiedy Kamala Harris pójdzie na jego pogrzeb, no i zostanie prezydentową, będzie się działo. Te wszystkie korporacje zostały zmuszone, czy po prostu wpadły ręka w rękę z rządem komunistycznym. No i to jest przedłużenie powiedzmy tego bata komunistycznego. To jest wszystko poszło w kierunku jednej partii. To jest, zaczyna być, znaczy oni sobie planują, że to będzie jednopartyjny system, tak jak w Wenezueli, czy w Chinach, czy w Polsce, czy w Rosji. Oni sobie naprawdę wyobrażają, że stworzą jednopartyjny system, bo połknęli wszystko. Połknęli przez ostatnie 40 lat, połknęli prasę, telewizję, politykę, szkoły, no i teraz środki masowego przekazu i wszystkie platformy elektronicznego. No i w zeszłym tygodniu jeszcze coś, co jest podkreślone, to jest to, że nie ma kompletnie żadnej konkurencji. Te wszystkie korporacje stworzyły to, tak się rozrosły, że nie ma konkurencji. Liberałowie przez lata mówili do konserwatystów, mówią, że jeżeli nie lubią Twittera, nie lubisz, no to zrób coś innego. Konserwatyści zrobili to, no zrobili Parlera, no ale byli na tyle nieświadomi, że zaufali Google, a Google ma swoje serwery, na którym był Parler, zablokowali. No ale to jest nauczka, tak? Teraz Trump. Dwie rzeczy, które się staną po 1 lutym. Po 1 lutym wszystkie te stany komunistyczne zaczną otwierać, zaczną puszczać do szkół, zaczną otwierać biznesy, zaczną żyć normalnie, dlatego że ekonomia tąpła strasznie. Nowy Jork się wyludnił, podatków ludzie nie płacą. Także po 1 lutym, no nie 21 stycznia, no bo sobie wezmą kalendarzowo, sobie ci komuniści, urzędnicy, gryzi piórki, oni po prostu powiedzą 1 lutego, totalne otwarcie. Już teraz się zaczyna powoli, że nie jest tak źle, że to jest inaczej niż się mówiło. No normalni ludzie już od kwietnia mówili, że to jest jeden wielki beczka gówna, no ale od 1 lutego po prostu to się zaczyna. To będzie pierwsza rzecz, no ale druga rzecz to będzie taka, że Trump po prostu, on chyba nie będzie startował, żeby być prezydentem w 2024. On po prostu weźmie te 75 milionów Amerykanów, którzy głosowali, plus 40 milionów republikanów, konserwatystów, którzy nie głosowali, no i on uruchomi Parler, on zrobi serwery gdzieś w Teksasie, także że tam Google nie będzie miał dostępu do tych serwerów, zrobi konserwatywne naszą tubę, nie będzie YouTube, tylko będzie OurTube,
zrobi, no sfinansuje, sfinansuje Parler, sfinansuje konkurencję dla Twittera, sfinansuje parę różnych rzeczy. Tak jak Chińczycy mają, Chińczycy wygonili Google, Chińczycy wygonili YouTube, wygonili Yahoo i tak dalej, w Ameryce się zrobi równoległe te serwisy. Po prostu będzie, no nie będzie secesji takiej niewolnictwo względem niewolnictwa, tak jak była wojna domowa o to. Będzie po prostu Ameryka w środku Ameryki i będzie Ameryka wybrzeżowa. Ta Ameryka wybrzeżowa zacznie tracić ludzi, no bo na tych wybrzeżach San Francisco, Oregon, Washington, State Washington, te wszystkie lewackie wybrzeża, one będą podciągały podatki coraz więcej. Ludzie, którzy pracują, zaczną uciekać do środka Ameryki, no i będą po prostu dwie Ameryki. No i będą w zasadzie to będzie Ameryka Wschodnia, tak jak były Niemcy Wschodnie, no i będzie Ameryka Zachodnia, czyli fizycznie, geograficznie, topograficznie będzie w środku. Tak myślę, że to pójdzie w tym kierunku. Korporacje myślą, że Republikanie w zasadzie są bezsilni, bo nie mogą zrobić żadnych ustaw ani żadnych regulacji. No i kompanie w zasadzie się wzięły, wlazły w tyłek demokratom. No ale to będzie trzęsienie ziemi. To będzie coś nieprawdopodobnego. Partia republikańska, 80-100 milionów republikanów, zmieni się totalnie. No i będą duże konsekwencje dla tego wielkiego biznesu. To będzie ich koniec. Ci, którzy są dzisiaj, to już można powiedzieć, to już jest koniec, bo polityczny i ekonomiczny. No bo jeżeli Parler czy konkurencja do wszystkich Twitterów, Facebooków i YouTube się zrobi, no to tam 80 milionów po prostu ludzi przejdzie. No to będą takie w zasadzie komnaty z echem, także, że lewactwo będzie robiło swoje, prawica będzie rozmawiała sobie swoje. Już koniec dialogu. Komuniści doprowadzili do tego, że w Ameryce nie ma wolności słowa, no i nie ma dialogu. No tak już to będzie. Kompanie te wszystkie, no to muszą się przyszykować też na bardzo dużo rozpraw sądowych, no bo to jest, naruszyli konstytucję, naruszyli te wszystkie prawa, antitrust i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko oni zrobili we współpracy czy w totalnym współdziałaniu z komunistami. Pewne konstytucyjne limity będą ustanowione, to wszystko się pozmienia, te zachowanie wolnorynkowe będzie wprowadzone z powrotem. Korporacja chciała się zamienić w sędziego politycznego, no ale dostanie w tyłek, będą wielkie konsekwencje, także nie ma się co za bardzo przejmować. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, no i przekaz dla komunistów. Pamiętaj, że budujesz ten komunizm, jeżeli głosowałeś na Bidena, no to widzisz, co się dzieje. Już się zaczyna. Koniec wolności wypowiedzi. Przyjdą i po ciebie. Pamiętaj, że przyjdą i po ciebie. Jeżeli pozwolisz, jeżeli będziesz siedział cicho, jak przyszli po sąsiada, a ty byłeś cicho, no to przyjdą i po ciebie. Także na dzień dzisiejszy komuniści mówią, republikanie do gazu, jak klaskałeś i się cieszyłeś, pamiętaj, ty trafisz następny do gazu. Niestety tak to działa. Zostaniesz zjedzony,
tak jak wszyscy ci Jakobini, rewolucja paryska, komuna paruska, zniszczą wszystkich. Zdrowia dla normalnych.